Info Mazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. W Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym ruszyła pierwsza edycja programu akceleracyjnego. To program skierowany do przedsiębiorców, osób planujących założyć i prowadzić własną firmę, a także tych, którym zależy na rozwoju już istniejącego przedsięwzięcia. Chodzi w nim o innowacyjne pomysły. Zgłosiło się wiele osób, wybrano 21. Pomysły, jak sami przyznają, powstały z potrzeby. Pomysł jest to telefon z funkcją AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny, tak żeby połączyć te dwie funkcje. Telefon teraz każdy z nas nosi przy sobie, więc czemu nie zrobić taki telefon życia? To na razie jest pomysł, od programu właśnie oczekuję tego, że pomoże mi stworzyć, jak to zrobić, stworzyć cały biznesplan i jak to połączyć technologicznie. Przyszłyśmy z pomysłem aplikacji dla seniorów, Seniors, która ma za zadanie ułatwić życie wszystkim starszym osobom, codzienne funkcjonowanie. No i jej zamysłem jest, żeby była jak najprostsza. Chcemy umożliwić po prostu starszym osobom stworzenie swego rodzaju społeczności dla siebie, żeby zobaczyli, że w Płocku rzeczywiście jest bardzo fajnie i można tu naprawdę dobrze spędzić czas. Obecnie wszystko mamy w telefonach komórkowych, łącznie z naszymi portfelami, ale cały czas moja karta miejska zalega w portfelu, dlatego nie mogę w pełni od niego się uwolnić. Dlatego idziemy z duchem naszych czasów i postanowiliśmy po prostu ustandaryzować to i przenieść naszą kartę polską do telefonów komórkowych. Wszyscy uczestnicy programu mają zagwarantowane szkolenia, ale nie tylko. Drugą taką istotną sprawą jest networking, ale już nie tylko tutaj w Płocku, ale również w Warszawie czy w Polsce. A kolejne takie wsparcie to jest wsparcie mentora. To jest osoba, która już w biznesie odniosła duży sukces i może się tym sukcesem podzielić. Bycie mentorem to fantastyczna przygoda, podkreśla Renata Piotrowska z Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Wspieram kobiety w rozwoju, co nie oznacza, że daję im rybę w postaci stanowisk, w postaci pracy. Absolutnie nie. Dajemy im możliwość rozwoju, dajemy im możliwość szkolenia, organizujemy różne eventy, różne szkolenia, które pomagają w rozwoju. I to jest w zasadzie klucz, pozwolić na rozwój. Wszystkie działania w ramach programu będą prowadzić do jednego celu. Uczestnicy akceleratora będą mogli przerodzić innowacyjny pomysł biznesowy w działalność gospodarczą. Program jest wspólną inicjatywą Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Zmiany, zmiany, zmiany. Tak w skrócie można podsumować to, co wraz z nowym rokiem zadziało się w przepisach podatkowych. Z myślą o doradcach podatkowych, księgowych, przedsiębiorcach Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zorganizowała szkolenie. Chcemy, aby przedsiębiorcy, którzy dość gwałtownie znajdują się w sytuacjach zmian różnego rodzaju przepisów podatkowych, żeby się mieli odnaleźć. Tu jest ponad 60 doradców podatkowych i 40 osób, co prowadzi działalność gospodarczą, więc w sumie nas będzie około 100. No myślę, że to jest sukces. Seminarium poświęcone zmianom w podatkach poprowadził profesor Witold Modzelewski. Jak sam przyznał, zmiany i regulacje wprowadzane są zbyt często, co może powodować wiele nieporozumień. Naruszamy prawo, albo przynajmniej poglądy, które są sprzeczne z naszą praktyką. Co wtedy musimy zrobić? Żalić się, czyli żałować za nasze popełnione czyny, bo kodeks karny skarbowy przewiduje taką furtkę. Jak doniesiesz na siebie, ale także na innych, tych, którzy popełnili z tobą ów czyn zabroniony, to grzechy twoje zostaną, przynajmniej te doczesne na tej ziemi, dopuszczone w formie właśnie owego czynnego żalu. Stąd takie zainteresowanie tym tematem. Podczas spotkania mówiono o podatku VAT, ale też o dyrektywach unijnych czy zasadach podpisywania umów z pracownikami. W kinie Za Rogiem w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki można oglądać wystawę Mosiele Afrika. To zdjęcia Rolanda Burego z jego podróży do Afryki. Po prostu porobiłem trochę zdjęć w Afryce. Wystawa jest plonem ostatnich 3 wyjazdów do Afryki. No i po prostu chciałem pokazać moją ukochaną Afrykę. To oczywiście są zdjęcia wybrane przeze mnie z
specjalnie, ponieważ tytuł wystawy jest Mosiela Afrika. Mosiele w języku Cwana, notabene w jednym z 11 urzędowych języków w RPA, oznacza podziel się. I ja, jeżdżąc od wielu lat po Afryce, staram się uchwycić wszystko. I zwierzęta, i pejzaże, ale też i ludzi. I wybór tutaj jest taki, no są i zwierzęta, i ludzie, i pejzaże, wszystko jest. I chciałem po prostu pokazać, że Afryka to no trochę więcej niż to, co pokazują nam telewizje, głód, problemy. Są, ale problemy są wszędzie. Wystawę będzie można oglądać jeszcze przez kilka pierwszych dni lutego. Jeżeli chcecie zobaczyć pełne materiały, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu infopłocktv.pl. Tam znajdziecie o wiele więcej.